Witam Was bardzo serdecznie z pracowni rysunku i malarstwa Domu Kultury Zacisze. Na co dzień prowadzę zajęcia w pracowni rysunku i malarstwa, nazywam się Bogusława Ołowska. W dniu dzisiejszym chciałam Was zaprosić na warsztaty lepienia z plasteliny. Będzie to makieta, czyli formy przestrzenne. Dzisiejszym tematem będzie mój wymarzony domek i ogród. Jeżeli mieszkacie w domku jednorodzinnym, będziecie mogli podpatrzeć wszystko, co jest wokół Waszego ogrodu. Natomiast jeżeli mieszkacie w bloku, będzie to domek Waszych marzeń. Chciałam Wam pokazać, jak wszystko po kolei będziemy modelować, lepić. Nie będzie to trudne. Natomiast w drugim odcinku naszych warsztatów zajmiemy się tym, co nas otacza w sąsiedztwie. Chciałabym Wam powiedzieć, jakie materiały będą potrzebne. Otóż plastelina, 12 kolorów. Oczywiście jak największe pudełeczka, mogą być nawet dwa, żebyście mogły popracować w przyszłym odcinku też, bo ta plastelinka nie jest tak bardzo wydajna. Ja tutaj w pracowni mam plastelinę kupioną w takich kosteczkach. I to jest świetna sprawa, jeżeli zamierzacie polepić troszeczkę dłużej ze mną, to możecie kupić taką półkilogramową czy kilogramową plastelinkę. Ale na obecną chwilę poproszę o taką plastelinę. Następnie zielona krepinka, którą wykorzystamy do drzewek, za moment pokażę. Bardzo przydadzą nam się takie patyczki szaszłykowe, które na pewno każda mama posiada w szufladzie w kuchni. Ja mam taki mały, śmieszny wałeczek, ale Wy możecie skorzystać z wałka Waszej mamy. Ewentualnie będziemy rozpłaszczać plastelinkę paluszkami, co też pokażę. Nożyczki. Żeby naciąć naszą plastelinkę, potrzebujemy nożyczki, oczywiście ołówek do rysowania. Ja osobiście mam taki nożyk introligatorski, który jest bardzo ostry, ale Wam nie proponuję go. Proponuję Wam zwykły taki nożyk obiadowy z kompletu sztućców, ponieważ one nie są ostre i nie grozi Wam to, że skaleczycie paluszek. Chciałabym Wam pokazać, od czego zaczynamy. Bierzemy sobie karteczkę, tutaj mam ją na stole, karteczkę, którą wyrwiemy z bloku technicznego. Może być kolorowa, może być biała, ważne, żeby była techniczna. Możemy tą karteczkę podkleić do biurka małymi kuleczkami plasteliny, które później łatwo się zdejmą. I słuchajcie, bawimy się w architekta. Jest to nasza działka. Mamy taki teren, to jest nasza działeczka i teraz na tej działeczce projektujemy sobie. W tym miejscu ustawimy domek. Po drugiej stronie część ogrodowa, tutaj może być jeziorko. Proponuję wziąć do tej zabawy kartkę zieloną, która będzie już nam imitowała trawkę i nie będziemy mieli problemu z wylepianiem trawy plastelinką. Ja tutaj już przygotowałam sobie wcześniej taką właśnie makietę ogródka, tylko na tekturce gąbeczką, używając farby zielonej i żółtej, po prostu sobie pomalowałam całość farbą plakatową, co mi wspaniale tutaj daje taką fakturę trawki. Są jaśniejsze trawki, ciemniejsze. Wykorzystałam również plastelinkę już do ogrodzenia i za moment Wam pokażę. I w miejscu, które zaznaczyłam wcześniej, ja mam już jeziorko. Ja wykorzystałam takie tekturki, które były wycięte w chmureczki. I podkleiłam, ale takie jeziorko możemy namalować sobie plasteliną, czyli bierzemy kuleczkę niebieskiej plastelinki i rozciągamy po naszej powierzchni.
I ja wykorzystuję już te elementy do jeziorka, natomiast zrobimy sobie małą rzeczkę, taki strumyczek ogrodowy. I teraz pokazuję Wam, jak Wy możecie to zrobić po prostu paluszkami. Rozciągam. I pastelina w momencie, kiedy jest, leży w domu, w cieple, ona jest bardzo mięciutka. Nawet nie musimy tutaj specjalnego wysiłku wkładać w to, żeby ją rozsmarować, i maluje nam jak farbka i nie brudzi. I zobaczcie, mamy tutaj teraz oczko wodne z malutkim strumyczkiem. Kolejną rzeczą, którą możecie sobie zrobić na własnej działeczce, to jest domek. I ja tutaj wykorzystałam taki klocuszek z plasteliny. Ja mam już go wyciętego, natomiast Wy musicie rozwałkować białą plastelinkę, zrobić z tego prostokąt, ulepić w paluszkach i stawiamy go na działce. I od tego zaczynamy budowę naszego domu. Żeby dom był bezpiecznie zbudowany i nie przeciekał, musimy zrobić daszek. I ja tutaj wycięłam sobie kolejny taki cieniutki fragment, formę z plastelinki. Natomiast Wy możecie to paluszkami ugnieść, prawda, zrobić, odszczypać plastelinkę, ugnieść i odciąć nożykiem, tym obiadowym, nożykiem, który jest bardzo tępy, ale wspaniale odkroi nam tą część. I spójrzcie teraz, co ja zrobię. Biorę sobie tą właśnie ten patyczek szaszłykowy. Złamałam go na pół, one bardzo łatwo się odłamują i wciskam sobie takie rowki w plastelince. Wciskam i mamy już taką fakturę dachówki, po której spłynie nam woda. Oczywiście każdy domek musi mieć dach. Przyklejam na płasko. Będzie to forma takiego domku modernistycznego. I zobaczcie, jak on wygląda teraz z boku. Ściany plus dach. Domek stawiamy w odpowiednim miejscu, troszeczkę dalej od jeziorka, żeby nikt nie wpadł nam do wody, jak będzie wychodził z domku. Teraz bierzemy plastelinę niebieską, toczymy sobie maleńkie kuleczki, rozpłaszczamy je. O, tutaj przesunę naszą makietkę, albo na tym, to nam nie przeszkadza. Odrywamy leciutko i odcinamy takie kwadratowe formy. Będą to okienka. Czyli płasko zgnieciona plastelinka i znów tym nożykiem obiadowym musicie zrobić z tego kwadracik. I to wspaniale się nam naklei na ściany i mamy piękne dwa okienka. W takiej samej formie mogą się pojawić również drzwi. Tak, tutaj na pierwszym piętrze będą drzwi, okna będą troszeczkę wyżej. Mamy już okna i drzwi i takie jeszcze dwa okienka tutaj zamontujemy na tylnej ścianie, żeby było widno w domku. Aha, tutaj mamy już przygotowane, a Wy sobie zrobicie w ten sposób, w jaki powiedziałam. Jest domek. Wspaniały. Teraz z małej kuleczki plasteliny, bo tutaj pokażę na dłoni, bo te kuleczki fantastycznie wychodzą właśnie w ręku. Toczymy paluszkiem. Jak zaczniecie robić tą makietę, to się przekonacie. Formujemy sobie prostokącik, nie musi być idealny. I mamy komin. Obok domku mogą się pojawić takie trawniczki. I tutaj już mam zaczęty, ale trawniczki przyklejamy z maleńkich kuleczek zielonych. Zobaczcie. I tutaj możemy przybierać taką formę, jak chcemy. Kształtować ten trawniczek tak, żeby był wokół domu. O, i wylepiamy te małe kuleczki. Z daleka wygląda to bardzo fajnie, bo przypomina fakturkę trawy, liści.
Na tym mogą się pojawić również kwiaty. Teraz pokażę Wam coś, co będzie bardzo ważne w tym, na tej naszej działce, jak się robi drzewka. I ja tutaj utoczyłam sobie takie wałeczki z plasteliny, co i Wy musicie zrobić. Następnie naszą krepinkę tniemy sobie w całości w taki rulonik, rozkładamy go leciutko i nacinamy nożyczkami. Na pewno zetknęliście się z tą formą działań z krepinką, ponieważ w ten sposób robi się skrepiny, kwiaty, trawki. I zobaczcie, takie strzępki, nie docinamy do końca, żeby to wszystko trzymało się w całości. I łapiemy początek, tutaj sobie puszczamy i teraz tą część, gdzie nie jest nacięte, gnieciemy i zwijamy w taki rulonik. To jest bardzo proste, jak wytniecie sobie i spróbujecie, przekonacie się, że to idzie bardzo łatwo. Po prostu musimy tutaj zbierać w jednym miejscu na dole, odrywamy, to się bardzo ładnie odrywa i tutaj trzymamy nadal, a tym wałeczkiem plastelinkowym otoczymy dolną część naszego naciętego drzewka. I teraz zauważcie, musimy to ładnie okleić i uformować pień. To też Wam nie sprawi żadnych trudności, jest to bardzo proste. I zobaczcie, mamy drzewko. Możemy troszeczkę rozłożyć gałązki, listki i stawiamy sobie drzewko obok domku. Także tutaj już mamy domek. Ja przygotowałam tych drzewek troszeczkę więcej wcześniej, żeby po prostu teraz Wam już pokazać, jak to można wszystko zaaranżować pięknie, że z tyłu za domem będzie sad. Sad będzie też z przodu. Tak, tutaj ustawimy w rogu ogrodzenia drzewka. I spójrzcie, jak ta działeczka zaczyna obrastać w zieleń. Przygotowałam z dwóch części kolorowej zielonej krepiny. Mamy taki jasny wiosenny kolor i ciemniejszy. Dzięki temu będzie tutaj ciekawiej. I spójrzcie, tą samą metodą, tylko zupełnie miniaturowe krzaczki. Tak, też nacięte, o połowę krótsza krepina, kuleczka brązowa i te krzaczki mogą być nad naszym jeziorkiem. Ustawimy tutaj nad jeziorkiem, żeby ładnie wyglądało. To odłożymy. I następną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, tu musicie zrobić bardzo dużo kuleczek szarych, z szarej plasteliny malutkich i w ten sposób szarymi kulkami wykleimy sobie chodniczek, który będzie prowadził nas do rzeczki. O, zobaczcie, jak to wygląda. Ja mam już gotowe, więc idzie to szybciutko, a Wy musicie sobie te kuleczki wcześniej przygotować, ale na pewno to, co ja mówię, zostanie Wam w pamięci i jak będziecie nawet jeden czy dwa razy obejrzycie ten filmik, to Wam się wszystko utrwali. Zobaczcie, jakie wspaniałe kamienne, taki wspaniały kamienny chodniczek, którym idziemy sobie w kierunku naszego jeziorka. Może być węższy, szerszy, bo to tak będzie pięknie wyglądało. Co Wam jeszcze? Teraz doszliśmy do rzeczki i co dalej? Przydałby się mostek. No i tutaj mostki mają kolory z drewna, szare, ale ja przygotowałam taką po prostu plastelinkową płytkę. Cieniutką. I na tej płyteczce odciskamy sobie znów naszym patyczkiem szaszłykowym takie rowki. I zobaczcie, to wygląda jak drewniane belki. Taka płyteczka i układamy ją na mosteczku, znaczy nad rzeczką. Mamy mostek piękny. O.
I mostek powinien mieć taką barierkę, żebyśmy nie wpadli do środka. To możemy z takich malutkich wykałaczek zbudować sobie barierkę. O, tutaj szczególnie chłopcy wykażą się takim zmysłem architektonicznym. I to jest bardzo proste. Tutaj możecie poprosić, jeżeli chodzi o te pocięte patyczki grillowe, możecie śmiało poprosić tatę albo mamę, żeby Wam wycięli wcześniej takie małe kosteczki i można sobie spokojnie to zamontować na naszym mostku. Na dwóch pierwszych robimy kuleczkę i mierzymy patyczek i robimy fajną barierkę. Mostek jest dosyć wysoki, ale możemy go zrobić niższym leciutko. O, jak będą krótsze patyczki, to będzie wyjdzie nam niższy. I mamy drewniany mostek. I żeby teraz zagospodarować jeszcze działka architektoniczne, nie, to ja przygotowałam jeszcze taki malutki domeczek w ogrodzie, który może być domkiem letnim. Na tej samej zasadzie, tylko daszek jest złamany leciutko, albo może składać się z dwóch części. Prawda? Ustawimy sobie w ogrodzie taki domek letni i też nakleimy okienka. Tak, żeby domek miał okienka, to jeszcze zobaczcie, jak to można zrobić prosto. Kuleczka, rozpłaszczona kuleczka, już bez cięcia i też bardzo ładnie to wygląda. O, ustawiamy sobie tutaj domeczek. Działeczka wygląda już pięknie. Teraz zajmiemy się szczegółami. Chciałabym Wam pokazać, jak uwałkować takie malusieńkie, cieniutkie, plastelinkowe ramki do okien. Jeszcze raz przewracamy domek, bo on stoi stabilnie. I tutaj na tych okienkach montujemy takie szprosy, czyli rameczki, które w każdym oknie są, tak? I tutaj będą dwa szprosy. I od razu ten domek wygląda ciekawiej, prawda? Taki jest prawdziwy, okienka mają ramy, futrynki. Czego nam tu brakuje? Ja jeszcze osobiście bym tutaj te małe krzaczki dołożyła nad jeziorkiem. I jak już będzie, jest domek, są chodniczki, mogą się pojawić zwierzątka. I chciałam Wam pokazać, w jaki sposób najprostszą metodą, taką bardzo łatwą, zrobić kaczuszkę. Bierzemy białą plastelinkę, toczymy kuleczkę. Tej wielkości kuleczka. Ta kaczuszka będzie troszeczkę większa, to będzie duża kaczka, ale robię to specjalnie, żeby Wam pokazać, żeby nam nie zniknęła. I do dużej kulki przyklejamy malutką. Teraz bierzemy maluńki, taki po prostu śladową ilość plasteliny, żeby zrobić dzióbek. Wierzcie mi, że to wcale nie jest trudne, żeby wziąć taki maleńki kawałeczek i mamy dzióbek, kaczuszki. I na tej samej zasadzie czarne oczka. Bierzemy sobie czarną plastelinkę i też takie śladowe. Tutaj jakbyście miały problemy, to możecie poprosić rodziców albo starsze rodzeństwo. Oni na pewno to świetnie zrobią, takie kuleczki. Ale tak naprawdę to one nie muszą być małe. Bo jak dziecko ulepi nawet z dużymi oczami kaczuchę, to będzie pięknie. I zobaczcie, taka malutka kaczuszka, ja mam nadzieję, wiecie co, ja wezmę taką kostkę plasteliny czarnej, żebyście zobaczyli to w takim dużym kontraście. Ona jest przepiękna i gdzie ona będzie? Na naszym jeziorku będzie pływała. I takich kaczuszek możecie zrobić mnóstwo. Tak, ja mam tu drugą przygotowaną, jest dwie, żeby nie było im smutno. I teraz pokażę Wam, jak zrobić kwiat.
też obok tego jeziorka będą rosły nam takie szerokie liście, które montujemy z kuleczek. I tutaj pojawią się lilie wodne. Część liści może wejść sobie fajnie na jeziorko. Aha. I teraz bierzemy plastelinkę różową, robimy z niej wałeczek, spłaszczamy ten wałek i skręcamy, słuchajcie, do środka. To wyjdzie coś maleńkiego, ale wyjdzie taka fajna lilijka, różyczka. I tutaj zobaczcie, nawet jeżeli wyjdzie Wam tylko kuleczka, to też to będzie fajnie wyglądało, bo kolor jest kwiatowy. O, tu jeszcze pod domkiem damy, bo tam już jedna rośnie, rozkwitła. I tu damy więcej pod domkiem kwiatów. Kochani, mamy już dom, domek letni, ogród. Tutaj w Waszym ogrodzie możecie, tu gdzie uznacie, możecie robić chodniczki, krzaczki. Ja dałam tylko taki przykład mojej własnej aranżacji. Ale w takim ogrodzie mogą się pojawić też zwierzaczki. I ja tutaj ulepiłam malutkiego pieska, z czym w ogóle Wy nie macie problemów, bo zaraz Wam pokażę. Piesek będzie malutki, żeby nie był wyższy od domu i piesek sobie gdzieś będzie szedł chodniczkiem z ogonkiem. Nie wiem, czy go położę pieska, żebyście widziały, jak z boku wygląda. I tutaj wierzcie mi, że każdy z Was na hasło zwierzątko to zrobi to lepiej ode mnie. Także mogą chodzić pieski, może być kotek. Tutaj mam takiego dużego kocura, ale on może być, wierzcie, teraz Maine Coonem, bo koty Maine Coony bardzo są olbrzymie, ale to nie przeszkadza. W takim bajkowym ogrodzie może być potężny kocur. Może być mnóstwo żółtych kaczuszek tego typu. Także słuchajcie, teraz w momencie, kiedy jest ogólna koncepcja ogrodu, można obłożyć naszą rzeczkę kamieczkami szarymi, tak, żeby estetycznie wyglądał brzeg, żeby woda nie podmywała nam trawki i żeby było fajnie przejść się brzegiem naszej rzeczki. To możemy to obłożyć kamykami. Troszeczkę większe kamyczki mogą być przy jeziorku. Można robić też wodospady. Jak ułożymy kilka takich kamieni dużych, to wtedy z nich może wypływać woda do naszego jeziorka. Można robić małe fontanny. A jak już jest cały wystrój ogrodu, to co może się pojawić? Stolik. Możemy zrobić stolik i krzesełeczka, żeby sobie usiąść i wypić herbatkę. O. Ja tutaj wytnę z takich kosteczek malutkich stolik. To będzie prosty taki ogrodowy blat i maleńkie krzesełka. Tak, to będzie widoczne. I krzesełka, zobaczcie, wycinam sobie takie, nie wiem, czy spotkaliście czasami w ogrodach, że jest pięć drzewa i z małych pniaczków okrągłych są zrobione siedziska. I ja tak to zrobię. Pokroję taki wałeczek w kosteczki i tutaj możemy sobie usiąść, zjeść lody w ogrodzie, ciasto i wypić sok. Także spójrzcie, jest tyle fajnych możliwości i to jest tak proste. Jeżeli troszeczkę będziecie się bali posługiwać nożem, to poproście rodziców, żeby Wam wykroili prostokącik, czy pomogli wymodelować na domek, a reszta to już jest bardzo prosta. Tutaj na naszej działce wspólnej, mamy na fragmencie tutaj z prawej strony jest płotek. Ja pokazałam możliwość zrobienia takiego płotu z patyczków, ale może być też płot z taki odlany, betonowy, z brązowego betonu, taki murek, którym możemy do końca ogrodzić naszą działkę. Działka nie musi być ogrodzona, bo jeżeli ona graniczy z jakimś pięknym sadem czy terenem, to wcale nie musimy grodzić takiej działeczki.
Także kochani, zapraszam Was do takich działań artystycznych. Taką makietkę możecie postawić u siebie w pokoju. Można do niej wracać, można dorabiać kolejne zwierzątka, kotki, pieski, fontanny, ławeczki. Chciałam Wam również pokazać, jak nasza makieta wygląda z boku, bo dotychczas widzieliście to z góry, a teraz ustawiliśmy obraz tak, żebyśmy mogli przejść przez ten nasz ogród. Zobaczcie, tu na pierwszym planie są te kaczuszki w krzakach. Tutaj jest nasz mostek. Tutaj idziemy wzdłuż rzeczki, a po drugiej stronie jest dom i potężny kot, który po prostu sięga prawie do połowy drzew. Ale możecie zrobić mniejszego kotka. Także tak to wygląda. Jeszcze troszeczkę tutaj przekręcę. Zobaczcie, jaka wspaniała makietka. I tak jak mówiłam, można cały czas nowe elementy modelować z plastelinki. Wszystko to, co potraficie zrobić i to, co kojarzy Wam się właśnie z pięknym ogrodem. A ja Was zapraszam do Domu Kultury Zacisze na Dzień Sąsiada, który odbędzie się w popołudnie piątkowe 28 maja i zapraszamy Was na spotkanie w altanie Domu Kultury Zacisze. Dziękuję bardzo i zapraszam.